Siemanko. 6 zostały wylosowane osoby do wirtualnego lotu. Dzisiaj dopiero niestety miałem czas zrobić film z tego lotu. Wsiadajcie do samolotu, zapinajcie pasy i będziemy powoli startować. Jeszcze raz przypomnę, jak to będzie wyglądało. Lecimy, podczas lotu będą podawane jakieś tam informacje i na koniec filmu zostaną zadane 3 pytania. Odpowiedzi na nie możecie znaleźć albo w tym filmie, albo na Facebooku Skycampu, albo na stronie Skycampu. I odpowiedzi na te pytania wysyłacie do mnie YouTube'em, wiadomością prywatną i pośród tych poprawnych odpowiedzi zostaną rozlosowane nagrody. Jeżeli ktoś, kto wygra na przykład jakąś tam zniżkę, będzie wolał na przykład plecak, to może się zamienić powiedzmy z kimś, kto wygra ten plecak. Albo będziemy mogli pokombinować i zamienić to na jakąś inną fajną rzecz czy ofertę dostępną w Skycampie. O tym pomyślimy. Póki co zabieramy się do lotu, zapinajcie pasy, pakujcie bambetle i wchodzimy na pokład. Dzień dobry, Warszawa, zbliżanie. Lądujemy na stanowisku 8-4. Prosimy nas o zgodę na lot VFR do Bednar, jak w planie. Sierra Papa, Kilo Oscar, November. Sierra Papa, Kilo Oscar, November, Warszawa, zbliżanie, witam serdecznie. Zezwalam na lot VFR, jak w planie. Granica zezwolenia, punkt Romeo, w CTR-ze nie wyżej niż 1000 stóp. Odlot pas 29, transponder 7000, sprawdźcie informację pogodową, brawo. Eagle 558, you're leaving my airspace, not ATC available, monitor Unico, 1-2-3-8, thank you, see you. Dzień dobry Państwu, witam Państwa na pokładzie samolotu Cessna 208 Super One. Nasz samolot różni się od zwykłego samolotu Cessna 208 Grand Caravan zwiększoną wydajnością silnika, dużo większą mocą i lepszymi właściwościami lotnymi. Mam nadzieję, że lot będzie dla Państwa wygodny. Proszę zapiąć pasy. Prosimy o niepalenie. Będziemy szykować się do lotu. Gotowi do kołowania, Sierra Papa, Kilo Oscar, November. Sierra Papa, Kilo Oscar, November, koły drogami Whisky, Alfa, Backtrack, pasem 3-3 i na krzyżówce za mi pas 2-9, dziękuję, gotowi do odlotu. Przejąłem Backtrack 1-5 do krzyżówki z 2-9 i zgłosimy na krzyżówce Sierra Papa, Kilo Oscar, November. W wyniku niedoliczenia ilości siedzeń w naszym samolocie mamy 12, a nie 11 pasażerów, ponieważ jak widać miejsce drugiego pilota jest wolne, ponieważ ten samolot wymaga tylko jednego pilota. W tym wypadku w samolocie siedzi osób 13, łącznie z pilotem, a my kołujemy dalej do punktu startu. Papa Kilo Oscar, November, wiatr 010, o sile 5 węzłów, pas 29, startować zezwa i zgłoś punkt Romeo. Mam zgodę na start z pasa 29, zgłosimy na Romeo, Sierra Papa India November Tango. Sierra Papa Kilo Oscar November. Szanowni Państwo, trasa naszego lotu będzie wyglądała następująco. Po starcie skierujemy się poprzez 3 punkty nawigacyjne w rejonie lotniska Okęcie. Następnie skierujemy się nad miasto Sochaczew, dalej nad miasto Kutno, następnie Konin i następnie nad gminę Września. Lotnisko Bednary znajduje się 16,5 mili od lotniska poznańskiego. Początkowo będziemy lecieli na pułapie 3000 stóp, czyli około 1000 metrów.
Następnie wzniesiemy się docelowo na 12 tysięcy stóp, czyli 4 km. Jest to wysokość, z której wykonywane są skoki spadochronowe, będące w ofercie firmy SkyCamp. Zgłaszamy Romeo, Sierra Papa Kilo, Oscar November. Sierra Papa Kilo, Oscar November, opuszczacie CTR Okęcia. Kontynuuję jak w planie, pozostajemy na słuchu. Kontynuujemy jak w planie, pozostajemy na słuchu. Sierra Papa Kilo, Oscar November. Drodzy pasażerowie, kilka ciekawostek dotyczących naszego lotu. Obciążenie naszego samolotu pasażerami włącznie z pilotem to 963 kg. Nasze paliwo na starcie na płycie lotniska ważyło 403,5 kg, więc łączna masa załadunku, którą musi unosić nasz samolot, to jest 1366,5 kg. Sierra Papa Kilo, Oscar November, stałem ma nie wyżej niż 3000. Stałem ma nie wyżej niż 3000. Chciałbym Speeder 4-5 w Warszawie, stanowisko 8-0, informacja brawo na pokładzie. Prosimy o zgodę na lot VFR do Dęblina jak w planie. Ile jest 4-5, oczekuj, break, bracera, pakilo, Oscar, November, transponder, wtedy jest Charlie, poproszę. Transponder na Charlie, ślepa, pakilo, Oscar, November. Ile 4-5, Warszawa, zbliżanie, zezwalam na lot VFR do Dęblina drogami planowanymi, granica zezwolenia punktu. Oscar w CTR-ze nie wyżej niż 1500 stóp, odlot z pasa 2-5 i transponder 7001, sprawdźcie informację pogodową, brawo. My w Warszawie, a nie w Łodzi, dlatego prosimy o korektę pasa, bo 2-5 tu nie ma. Widzę 4-5, moja pomyłka, w takim razie odlot z pasa 2-9, przepraszam bardzo. Mam zbliżenie z pilotem 4-5, a czy mogłeś poprosić o odlot z pasa 1-5? Bliżej by nam było. Spider 4-5, w takim razie to dla panowie wiatr jest 0,10 stopni 5 węzłów, jeżeli wam to odpowiada, to 1-5 może być jak najbardziej. Potwierdzamy, wiatrek jest w normie. To prosimy o 1-5, Spider 4-5. 5 knots, have OK, temperature. 252.17 QNH 1018 hectopascals. No sig. After departure, immediately factor approach 128.800. You have received information. Grab. Szanowni Państwo, nasza Cessna Superwan 900 swoją nazwę nosi od tego, że jej moc dostarczana na śmigło to 900 koni. Różni się ona względem wersji podstawowej tego samolotu Grand Caravan tym, że przewyższa ją mocą ponad 150 koni. Samolot ten w poprzednim sezonie wykorzystywany był do skoków spadochronowych przez SkyCamp. Spadochroniarze skakali poprzez drzwi załadunkowe bagażowe znajdujące się z tyłu po lewej stronie kadłuba, po przeciwnej stronie wejścia pasażerskiego. Sierra Papa Kilo, Oscar November, opuszczacie moją przestrzeń kontrolowaną, monitorujcie Warszawa Radar 13492, dziękuję. Dziękujemy za kontrolę, przechodzimy na Warszawa Radar, Sierra Papa Kilo, Oscar November. Podczas skoków wszystkie siedzenia w samolocie są wyjęte, także za siedzeniami pilota i drugiego pilota znajduje się wolna przestrzeń, na której siedzą na podłodze skoczkowie i przygotowują się do wyjścia. Nad i pod drzwiami załadunkowymi po lewej stronie kadłuba z tyłu znajdują się rury aluminiowe, dzięki którym łatwiej jest przytrzymać się, będąc już na zewnątrz samolotu.
Państwo widzą, ciekawostką w naszym samolocie jest to, że posiada on radar pogodowy. Jest on zamocowany na prawym skrzydle i daje zobrazowanie chmur, które są przed nami. Widzę 4-5, wasze zbliżanie, próba radia. Warszawa na piąteczkę. Dobra, dzięki wielkie. I Spider 4-5, gotowi do kołowania. Spider 4-5, koło Whiskey Alpha, zajmij pas 1-5, oczekuj jeden odlot. Whiskey Alpha zajmuje 1-5 i oczekujemy. Spider 4-5. Warszawa radar, lądujemy w połowie drogi między Warszawą a Poznaniem, docelowo pułap 12 tysięcy. Sierra Papa Kilo Oskar, no dobra. Sierra Papa Kilo Oskar, November, cześć Warszawa, zgłoszcie poziomu 9.5. Zgłoszcie 9.5, Sierra Papa Kilo November, Sierra Papa Kilo Oskar, November. I właśnie przecięliśmy poziom 9.5, Sierra Papa Kilo Oskar November. Sierra Papa Kilo Oskar November, zidentyfikowany, poziom 9.5, wznoś poziom 1.2.0. Wnosimy poziom 1.2.0, Sierra Papa Kilo Oskar November. Obecnie lecąc powyżej poziomu przejściowego 9,5 tysiąca stóp, musimy przełączyć się z ciśnienia lokalnego na ciśnienie standardowe 10-13. Proszę o radar, do wywiatu, lot 3807, wnosimy poziom 2.1.0. Warszawa radar, lot 3807, mamy prośbę, możemy prosić o wezwolenie przynajmniej do przechwycenia wiązki ILS, mamy problem z komputerem pokładowym. Lot 3807, Rzeszów nie posiada zbliżania radarowego, jest tylko procedura, także jedynie mogę was dowektorować do poziomu setnego, do granicy TMA rzeszowskiego. Lot 3807, w tym momencie nawet niepotrzebny jest wektor, ponieważ i jedziecie akurat bezpośrednio po prostej na Belak, który jest punktem wlotowym do TMA Rzeszowskiego, a później już na Teldu według procedury poziom 1.1.0 i już niestety, ale pełna procedura bez pokrycia radarowego. Zbliżamy poziom 1.1.0 na Belak, lot 3807. Lot 3807 i pogoda dla Rzeszowa, wiatr przyziemny z kierunku 270, siła 2, węzły, wiatr cisza, trawok, temperatura powietrza 2,6, punktu rosy 1,5, QMH 1,019. Kaszubian 1-1, after BIMPA, BIMPA 3, Romeo Standard Arrival, runway 08 in use. My sobie dolecimy na dosyć dużej wysokości do Bednar, zrzucimy skoczków i będziemy lądować na Bednarach z Sierra Papa Kilo Oskar November. Sierra Papa Kilo Oskar November, dziękuję. Oczywiście nie będziemy zrzucać skoczków, bo jak na razie to lecą kandydaci na skoczków, ale trzeba było jakoś uzasadnić, dlaczego tak długo chcemy pozostać na dużym pułapie. Sierra Papa Kilo Oskar November.
Korzystając z chwili ciszy i spokoju, chciałem zadać Państwu pierwsze pytanie. Jakim samolotem obecnie lata SkyCamp? Informacyjnie ma Poznań ruchu nie obserwuje w tym momencie, także czysta droga do zrzutu skoczków i zgłoś się po zakończeniu zrzutu. Zgłosimy po zakończeniu zrzutu, o ile się odbędzie, bo troszkę murek jest, a zgłosimy na pułapie przy Bednarach. Sierra Papa Kilo Oscar Nowo. Sierra Papa Kilo Oscar Nowo, niech tak będzie, dziękuję. Warszawa Radar, witam serdecznie, cieszę, że już pilot 8, pilot 4-4 zgłaszamy kręgi odciskowe na 5-8. Tak jest, postaramy tutaj się pokręcić, jeżeli się nie uda, to w polu będziemy musieli lądować, pilot 4-4. Sierra Papa 2844, dobrze, dziękuję. Tak jak mówię, przyjąłem zgłoszenie o kręgach, kręgi we własnym zakresie. Informacyjnie, pogoda w Poznaniu, wiaterek cisza, cawok bezchmurnie, warunki bardzo dobre. Temperatura powietrza 2,3, punkturosy 2,0 i ciśnienie QMH 1,019. Dziękujemy bardzo, informacje pogodowe przyjęte. Może się skoki udadzą, Sierra Papa Kilo Oscar November. Gwiazda amatorów, Sierra Papa Kilo Oscar November. No zawsze musi być pierwszy raz. Będziemy za jakiś czas musieli skręcić w kierunku tej krechy. I no, dzisiaj nie będziecie skakać, ale zobaczymy, kto z Was skoczy. Kto ma jaja. Ten poleciał z intruderem oczywiście. Chyba czas przedstawić listę tych, którzy dołożyli się do dociążenia mojego samolotu. To jest Dunder 100, 72 kg. Maciej Wesesin, 90 kg. Jakub Wyrwas, 69 kg. Arkadiusz Bednarski, 60 kg. Ten Dzonny, 61 kg. Omega 106, Warszawa Radar, witam serdecznie. Musimy usprawnić lotnia. Omega 1066, Warszawa, radyjko na piąteczkę. CMHQ i Jet, 110 kilo. Warszawa Radar, takie pytanie o warunki pogodowe tutaj w rejonie Bawit, bo radar pogodowy pokazuje nam puste niebo. Czy faktycznie tam tak jest, że nie ma chmur? Sierra Papa Kilo Oscar November. Sierra Papa Kilo Oscar November, z tego co widzę według metalu jest cawok, czyli widzimy się powyżej 10 km bezchmurnie. Przyjąłem Sierra Papa Kilo Oscar November. Łukasz Wilczek, 70 kg. Mateusz Murzyn, 72 kg. Conchita Wurst, 63 kg. Warszawa Radar, lot 3807, stacja 27 w Rzeszowie. Lot 3807, wiatr przyziemny w Rzeszowie. Cisza, na pasie 27 lądować zezwalam. Oskosol, 61 kg. Counter Street 3, 72 kg. I na miejscu drugiego pilota... Nie wyżej niż 1800 stóp, transponder 7002 i brawo, poprawna. I na miejscu drugiego pilota... ...metrowe kręgi z pasa 2,5, nie wyżej 1800 stóp, transponder 7002, Sierra Papa Bravo, Papa Kilo. Nasza Radar Skizer 4-5, po lądowaniu uzębnienie, dzięki, hej, hej. Skizer 4-5, dzięki Piotr, do miłego, cześć. I na miejscu drugiego pilota Mr. Lucaso, 85 kg. Warszawa Radar, poprosimy o warunki pogodowe, głównie ciśnienie, jeżeli chodzi o rejony Poznania, Bednary, Sierra Papa Kilo Oscar November. Sierra Papa Kilo Oscar November, oczywiście wiatr cisza w Poznaniu podaje dla Poznań Ławica. Cawok, temperatura powietrza 23, punkturosy 2,0 i ciśnienie QMH 1,019. QMH 1,019, Sierra Papa Kilo Oscar November, dziękujemy.
Państwa radar, my będziemy teraz zniżać już do lądowania na Bednary. Dziękujemy za kontrolę i do usłyszenia. Sierra Kilo Oscar November. Sierra Kilo Oscar November, dziękuję ślicznie i do usłyszenia. Kontrola radarowa zakończona w takim razie. Będziecie schodzić poniżej TMA i we własnym zakresie lądowania spuśćcie na ziemi. Spuścimy na ziemi, Sierra Papa Kilo Oscar November. Omega 06, witam słusznie Wasza radar, zapraszam do GFR, z Gliwic do Legnicy, jak w planie? Omega 106, w międzyczasie Kraków zbliżanie zalogował się, także łączność Kraków zbliżanie 12107. Do miłego, cześć. Kraków zbliżanie 12107, dziękuję serdecznie, imię kontroli Omega 06. Pytanie numer 2. Na jakim lotnisku obecnie SkyCamp ma swoją bazę po przeprowadzce z Bednar? Warszawa radar po lądowaniu na Babicach, Sierra Papa Kilo Oscar November. Sierra Papa Kilo Oscar November, dziękuję, przyjąłem plan lotu, zamykam, jeśli można to tak nazwać, 46 Zulu. Dziękujemy bardzo za kontrolę i do usłyszenia, Sierra Papa Kilo Oscar November. Sierra Papa Kilo Oscar November, dziękuję, zapraszam ponownie, do miłego. Sierra Papa Bravo Papa Kilo, gotowi do kołowania w Krakowie. Sierra Papa Bravo Papa Kilo, łączność Kraków, zbliżanie 12107, bo Kraków, a nie online w tej chwili. Zanim zadam pytanie numer 3, zadam pytanie numer 4 najpierw, nie liczące się do konkursu, ale taka ciekawostka. Z jakim lotniskiem, wielokrotnie w wymowie myliłem lotnisko Bednary?
konkursowe pytanie numer 3. Kto z zespołu SkyCamp jest autorem spadochronowych programów szkolenia AFF zatwierdzonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego?